Krakowski Park Technologiczny już po raz kolejny był gospodarzem 9. edycji Międzyszkolnego Festiwalu Informatycznego Projekt na Szóstkę. Podczas finału 18 zespołów zaprezentowało swoje aplikacje, gry i programy. Zaskakiwały one nie tylko stopniem zaawansowania, ale także dojrzałą tematyką. Od kiedy obserwujemy, ma Międzyszkolny Festiwal Informatyczny poziom jest bardzo wysoki, walka jest zacięta i za każdym razem dziwię się, jak to jest możliwe, że projekty, które wychodzą jednak od uczniów szkół średnich, nie od absolwentów czy studentów uczelni, mogą mieć taki poziom i techniczny, i artystyczny, i w ogóle taką dojrzałość często biznesową, która kryje się za tymi pomysłami. Festiwal daje młodym programistom możliwość przetestowania swoich programów wśród większej grupy odbiorców. To także świetne miejsce do porównania umiejętności i nauczenia się czegoś nowego. Każde wystąpienie jest dla mnie takim zaskoczeniem, bo cały czas się przekonuję, jak po prostu twórczy są ci ludzie, jak mają też dojrzałe pomysły, jak fajnie myślą i mówią tam o świecie i o rzeczywistości. Wydaje mi się, że przede wszystkim daje im troszkę pewności siebie, świadomości, że pomyślenie projektu, a zrealizowanie projektu to czasami bywają dwie różne rzeczy. Że różne ważne są jakby kroki, które trzeba wykonać, żeby ten projekt od pomysłu dostał realizację i też, żeby go w odpowiedni sposób zaprezentować, bo to jest bardzo ważne. Czyli zyskują tą świadomość. Po drugie, współpracują z różnymi ludźmi. Po trzecie, dają się oceniać przez osoby kompetentne, a też nawiązują kontakty między sobą. Jury oceniało nie tylko stronę techniczną projektów, ale także ich innowacyjność, potencjał biznesowy czy sposób prezentacji. Widzimy, że potrafią opowiadać o swoim projekcie nie językiem informatyki, ile tam jest użytych linii kodu, tylko zaczynają mówić językiem biznesu. No i co najważniejsze, mówią coraz ładniej po polsku. Traktujemy to, jakie te projekty w kategoriach, czy to jest dobrze zrobiono od strony informatycznej, ale dla mnie na przykład, ja to zawsze na posiedzeniach żyli, no to zwracam uwagę, czy to jest sprzedawalne. Każdy zespół miał inny styl pracy, a różnice między czasem poświęconym na przygotowania czasami zaskakiwały. Całość projektu zajęła nam jakieś około 2 tygodni. Projekt został stworzony tak naprawdę 12 godzin przed konkursem. Całość do tego konkursu 1,5 roku. Rozpiętość tematyczna projektów była bardzo szeroka. Od programów dla biznesu, aplikacji dla komunikacji, po nowoczesne systemy sterowania. Projekt ma na zadanie tworzyć faktury, zapisywać je do księgi rachunkowej, a jednocześnie prowadzić Twój magazyn. Aplikacja tak naprawdę w tym momencie umożliwia nam sprawdzenie, czy na danym obszarze występuje jakieś prawdopodobieństwo kontroli biletów. City Discover to aplikacja, która została stworzona po to, żeby pomóc osobom, które chcą poznać nowe miasto bądź jakikolwiek obiekt, z którym mają styczność. Aplikacja Szkiełka jest przeznaczona dla studentów medycyny. Umożliwia przygotowywanie się do jednego z egzaminów na studiach medycznych. Zwycięski projekt to połączenie zabawy, pasji, wytrwałości i odpowiednich wskazówek. W ogóle się nie spodziewaliśmy tym, że wygramy, ale tak naprawdę no, sporo przygotowania zrobiło swoje, tak jak widać. Myśleliśmy, że będą dużo lepsze projekty, no i w sumie były bardzo dobre projekty, a że nasz projekt wybiorą, to już... Nie spodziewaliśmy się wcale. Tak. Ale udało się. Nazwa tego naszego projektu to było innowacyjne wykorzystanie Arduino. No i właśnie chodzi o to, że Arduino wykorzystaliśmy, to jest taki mikrokontroler, który wykorzystaliśmy do stworzenia stacji pogodowej, która była podwieszona pod dronem. Koledzy wymyślili, że chcą mieć jakąś zabaweczkę, powiedzmy, i zbudowali sobie drona, zaczęli budować. No a później pan Jeziorek, Jarosław Jeziorek, który jest naszym opiekunem, powiedział nam o tym konkursie i zaczęliśmy się do niego przygotowywać i wymyśliliśmy tak samo to zastosowanie. Pogodynkę. Jeszcze dzień przed tym wszystko się zaczęło psuć nagle. Właśnie, dzisiaj rano jeszcze strasznie zapomniałem ładowarki do komputera, na którym było wszystko. Gataliśmy się 30 km do domu. Myśmy spóźnieni i w ogóle no, różnie bywało, no tak bardzo ciężko było, ale daliśmy radę.